Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja chciałem się odnieść do tego, do tych pogarszających się proporcji między pracującymi a emerytami, o których pan wcześniej mówił. Na to nałoży się moim zdaniem jeszcze jeden problem, o którym nikt nie mówi, a na pewno nie politycy. My jesteśmy teraz na granicy takiego przełomu technologicznego, że po prostu ja uważam i troszkę się tym zajmuję, interesuję, w przeciągu następnych tam pewnych 20 lat będziemy mieli strukturalne bezrobocie z powodu po prostu automatyzacji, robotyzacji. Bo no po prostu nawet widzę, co robi Google, widzę, co robią niektóre firmy, jaka jest i przynajmniej część miejsc pracy po prostu zniknie. Zawsze kapitalizm zniszczył jedne miejsca pracy, tworzył nowe, ale teraz wydaje mi się, jak się temu wszystkiemu przyglądam, interesuje się, że to po prostu no, może być potężny problem, a politycy się tak zachowują, jakby kompletnie nie zdawali sobie z tego sprawy. I teraz, no ja nie wiem, nawet sama gospodarka rynkowa jako taka może stanąć pod znakiem zapytania, bo roboty mają to do siebie, że nic nie kupują. Mogą ludzi zastąpić, ale nic nie kupują i po prostu, no... Co pan o tym sądzi? Proszę pana... Wie pan, też tak czasami takie myśli mi przychodzą do głowy, ale czytałem kiedyś taką książkę Jeremiasza Rifkina. On był doradcą naukowym prezydenta Clintona pod tytułem Koniec pracy. On tam dowodził, że praca 10% ludzi przy dzisiejszych tutaj możliwościach technicznych, praca 10% ludzi na świecie wystarczyłaby do zaopatrzenia wszystkich pozostałych we wszystko, co jest potrzebne, dobra i usługi. I właściwie jeden problem tylko jest jego zdaniem do rozstrzygnięcia, na jakiej zasadzie te pozostałe 90% mają uczestniczyć w podziale dochodu narodowego. I prawie, że mu uwierzyłem, ale doczytałem tę książkę do końca. To jedna rzecz wzbudziła moją wątpliwość. Otóż on tam twierdzi, że praca jest właściwie już koniec pracy, praca ludzka jest niepotrzebna i nagle ni z tego, ni z owego strasznie pod niebiosa wynosi wolontariat, czyli pracę za darmo. No to zaraz, albo praca jest niepotrzebna w ogóle ludzka, albo tylko jest potrzebna, tylko nie ma jak za nią zapłacić. No to niech, to pomyślałem sobie, niech on się zdecyduje, co on naprawdę myśli, prawda? Bo jeżeli, wie pan, wydaje mi się, że pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. Tak, pomysłowość ludzka jest niewyczerpana i rzeczywiście to, wie pan, tak się zdawało, że jak wymyślono koło wodne, no to wielki przełom technologiczny był, tam nawet w literaturze to się zachowało. Śpi, nimfy wykonują pracę twoich rąk. Tak, tam poeta natchniony się skomentował wynalazek koła wodnego. No i wydawało się, że mnóstwo ludzi, jak wynaleziono maszynę parową i kolej, no to wydawało się, że furmani stracą ten. A tu okazało się, że oni stali się kolejni. Tak, poza tym wie pan, no. Mnóstwo jest takich usług, których, wie pan, nikomu nie przyszło do głowy, że... Tak, więc to... Tak, więc ludzkie potrzeby są niewyczerpane, w związku z tym, a jak ktoś odgadnie jakąś właśnie rynek, to jest taka książka bardzo dobra, bardzo ciekawa, Bogactwo i ubóstwo Jerzego Gildera. I on tam powiada tak, że no, na czym polega inwestycja? Bo on, tam jest taka polemika z nauką społeczną Kościoła, ale właśnie nie tyle z nauką społeczną Kościoła, czy z pewną tezą. On tam wyjaśnia pewną tezę podkreślaną w nauce społecznej Kościoła, że teza o wspólnym przeznaczeniu dóbr. Że ziemia jest stworzona dla wszystkich, nie tylko dla przedsiębiorczych, ale i dla nieprzedsiębiorczych i tak dalej, to wszyscy mają prawo do dóbr ziemskich, prawda? I odpowiada tak, tylko w jaki sposób to prawo się realizuje? On powiada tak, w ten sposób, że właściciel inwestuje. Inwestuje, to co znaczy, co robi?
stawia do dyspozycji innych ludzi pewne dobra, których albo nie było w ogóle, albo nie było w tym miejscu. Na przykład ktoś we wsi zakłada sklep. No to stawia do dyspozycji mieszkańców tej wsi dobra, po które oni kiedyś tam musieli się wyprawiać, jeździć, a on to im przywozi i stawia do dyspozycji. I teraz, jeżeli trafnie odgadł potrzeby innych ludzi, to zostanie wynagrodzony zyskiem. Natomiast jeśli się pomylił w ocenie tych potrzeb, no to straci to, co zainwestował. No, bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś wpadłby na pomysł robienia chleba z cementu. No tu trzeba się napracować przy tym, tak samo jak przy zwykłym chlebie. Tyle tylko, że no raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś to kupił, prawda? Więc jeżeli trafnie odgadł, i to właściwie do tego się to sprowadza. I wtedy zrealizowane zostało powszechne przeznaczenie dóbr, bo dobra zostały upowszechnione. Na przykład ktoś wpadł na pomysł, no nie wiem, założył fabrykę wichajstrów, prawda? Zbudował fabrykę wichajstrów, ludzie potrzebują wichajstrów, no więc chętnie kupują wichajstrów, tam stoją w ogonkach i tak dalej. Nie było wichajstrów, teraz są. Każdy posiadacz wichajstra jest zadowolony, a mam wichajster, prawda, i tak dalej. Więc zasada powszechnego przeznaczenia dóbr została zrealizowana. Ten został wynagrodzony zyskiem za to, że te dobra przedstawił, postawił do dyspozycji. I teraz przychodzą socjaliści i powiadają tak, a to krwiopijca, świnia, no dziel tu się z nami, dawaj tu połowę czy tam 3/4 tego, co tu żeś zarobił. A on powiada tak, hola, a jak ja ryzykowałem, to dzieliliście ze mną to ryzyko? Przyszlibyście mi powiedzieć, ach, to tyle straciłeś, to my tu pokryjemy twoje straty. Przecież nie przyszliby. To tak jak z tymi frankowiczami. Jakby się kurs zmienił, na przykład frank by kosztował nie 2 złote, tak jak wtedy, kiedy oni, tylko złotówkę, to przecież tą premią kursową by się nie podzielili z podatnikami. No to na jakiej zasadzie chcą, żeby podatnicy pokrywali ich straty? Nie robić takich rzeczy, brać walki. Nie, ale to wie pan, to ja tam ich, tylko te pretensje są dziwaczne i takie same by były jak i ten. Więc dlatego właśnie te idee socjalistyczne to są, właściwie to jest, powiedzmy sobie szczerze, tam sprawiedliwość społeczna, to jest taka elegancka nazwa łajdactwa, złodziejstwa. Bo powiedzmy, no ja przychodzę do pani, mówię, pani jest bogatsza ode mnie, proszę mi tu dawać połowę forsy, bo jak nie, to zastrzelę na miejscu. Tak, więc gdybym się zwrócił tak do kogoś, to każdy sąd na świecie by uznał, że to jest próba wymuszenia rozbójniczego, prawda? No, zostałbym skazany na ciężkie więzienie. Natomiast jak ja sobie wynajmę urzędnika państwowego, to wtedy to się nazywa sprawiedliwość społeczna. Ale przecież to niczym się nie różni, tylko co to za różnica, czy ja osobiście panią zmuszam, czy tam nasyłam na panią jakiegoś urzędnika, który panią zmusi, bo on dysponuje całym aparatem przymusu. To pan Jan Małek taki, on jest sponsorem takiej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji Ekonomicznej, to on właśnie mówi, że wiele rzeczy by się wyjaśniło, gdyby państwo przede wszystkim, państwa, stosowały się do 7 przykazania, nie kradnij. To gospodarka światowa by zupełnie inaczej wyglądała niż wygląda. Jest bardzo wiele takich poszlak wskazujących na to, że Żydzi są narodem pamiętliwym. Już nie powiem nawet, że mściwym, ale pamiętliwym. Wiele takich świadectw jest, które to potwierdzają, tę poszlakę. W związku z tym wydaje się, że jeszcze niektórzy, bo to też nie wszyscy, ale niektóre środowiska żywią takie pragnienie odwetu na narodach europejskich tylko dlatego, że w czasie II wojny światowej widziały żydowskie upokorzenie. Widziały to. ABW, ABW jaki?
powzięły informacje, że trzech antysemitników tutaj, wrogów rodzaju ludzkiego, szykuje jakąś straszliwą prowokację na rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jerzy Robert Nowak, Waldemar Łysiak i ja. Prowokacja była tak straszliwa, że nawet żeśmy o niej nie wiedzieli. Sami przed sobą utrzymywaliśmy to w tajemnicy ścisłej.